się zrobić dłuższą. Musi być najdłuższa, bo ale pamiętaj. Ale tak to wygląda, jakby sobie ale słuchaj, ktoś słuchaj, miał. Założenie jest, że ulepszamy, tak? Czyli ona musi mieć najlepszy zasięg, jaki jest tylko możliwy, więc więc będziemy odbierać na pewno nawet i to, co nadaje. To jest jak pantograf, kurwa, jakby. Ty właśnie, będzie trolejbus. No dokładnie, może pełnić dwie funkcje. Jeżeli się skończy paliwo, to może go podłączyć do linii trolejbusowej i będzie wtedy zasilany energią elektryczną. No nie, no, bez przesady. Ale słuchaj, drugie założenie było takie, że musimy odbierać to, co nadaje do nas stacja kosmiczna, tak. ISS, więc... Jaki ISS? To był, nie wiem, Mir chyba, albo inny Sojuz. Nie wiem, co tam było, ja się nie znam, ale to mamy odbierać. Nawet jeśli tam nic nie było, to też mamy to odbierać. Tak. Nawet jeśli pozaziemska cywilizacja wysyła do nas sygnały, to o ten samochód będzie to odbierał. Ty, to zróbmy jak w tym, jak w Sputniku. No mówię i zobacz, nawiązujemy wtedy do naszych rosyjskich sąsiadów, którzy wtedy mieli z nami bardzo dobry kontakt. Tak. Więc FSO na pewno by się ucieszyło z takiej zmiany. Taki zawsze powiedzieć, o, bo to wiecie, wy nas nauczyliście, że to... Nasza braterska przyjaźń, miłość, którą okazujemy w ten sposób, tak. Pierwsza miłość. To była do Związku Radzieckiego. Znaczy, chyba tak. Dobra, że wystarczą 4 anteny. Myślę. Tak, tak. Wygląda już wystarczająco eksport. Ale to wtedy trzeba zmienić mu kolor. Ale pamiętaj, na to aluminium. Nie, ale poczekaj, nie możemy tego nazywać antenami. To są szperacze. To jest, pamiętaj, marketing. Musisz tego, tych słów używać. W trakcie, kiedy ogłaszasz, robisz buletyn z tym samochodem, to muszą być szperacze. Tak, buletyn. Buletyn. Ale to wtedy musi być aluminiowy, tak jak Sputnik. O, ty, wtedy... w sumie, ale to ma teraz sens. To ma sens, faktycznie. I teraz zmienisz to, że to będzie aluminium tylko z wierzchu. A pod spodem paździerz, bo to też jak Sputnik, też się wszystko zgadza. No wszystko można zrobić z aluminium. I silnik się zrobi z aluminium, wtedy będzie pokazane, że to... I przyszłościowy od razu. No, wszystko z aluminium zrobimy. Wizja przyszłościowa. Nie tniemy w ogóle kosztów. Nie. Ale i tak będzie tanio, więc ciąć dużo nie musimy. Dokładnie. Aluminium, aluminium, wszystko. Aluminium, aluminium. I parę chromów. Nie, aluminium. No dobra, niech będzie. Aluminium. Ta płyta też aluminium. Aluminium. Tu też nawet nie będzie wlotu, będzie aluminium. Albo dziura będzie lepiej. No lepiej dziura, tak. Tak. Bo jednak chcemy, żeby troszkę powietrza tam było. Kto tak chce? Ja nie słyszałem, że nikt... Gdzieś słyszałem, że ktoś tak mówił na ulicy, więc powiedzmy, że tak. O, takie fajne klamki są. Przyszłościowe? Krągłe. Sputnikowe? Tak, jeszcze zróbmy tak. Tak na krawędzi, tak. Nachodziła tak z nowocześnie. Strony. Wygląda trochę, jakby było na zaczep to zamykane, ale... Teraz z drugą stronę, wtedy widzisz, bo zamek jest nie jest w drzwiach, tylko w błotniku tylnym. Nikt na to nie wpadł. Ale w sumie na serio nikt na to nie wpadł. To chyba to jakiś ma powód, dlaczego się na to nie wpadł. Ja nie mam pojęcia jaki. Nie wiem. Cóż. Zacząłem myśleć o tym, że jak otwierasz drzwi, to musisz tą klamkę przekręcić. Pokaż ją na chwilę. Musisz ją przekręcić tak do dołu, 90 stopni, żeby drzwi mogły się odchylić. I musisz je chwycić odwrotnie od klamki. I teraz jak ją puścisz, to ona się zamknie z powrotem, czyli próbując zamknąć drzwi, będziesz mógł urwać klamkę, ale... Powiedzmy, że to by się zgadzało z myśleniem tamtejszych inżynierów, więc w sumie jest to dość realistyczne. Co mnie ciekawi, zobacz, że teraz jak pociągniesz klamkę do dołu, no nie? No. Patrz, ciągniesz klamkę do dołu. No. Jak chcesz złapać za drzwi, jak tu nie ma? Nic nie ma. Właśnie, do nas sprężynę. Dokładnie, na takiej mocnej sprężynie. Dokładnie tak. I bierzesz tą klamkę, otwierasz do dołu i drzwi wyskakują same. No, poczekaj, jeszcze dodamy taką listwę, żeby w razie czego można było dostać po kostkach. Dokładnie tak. Nie, ale ona musi być na dokładnej wysokości piszczela. Tak. Dokładnie tak, w sam środek. Poczekaj, to zrobimy takie... Tak, wymierzone dokładnie. Poczekaj, znajdźmy na internecie dokładnie, gdzie się znajduje przeciętna wysokość piszczela. No, dodaj drugą na zapas, jakby tamta nie trafiła. Nie, bo to będzie w drugą stronę, widzisz, takie forma... A, okej, okay. Ale wiesz, to tak bez przesady, bo nie chcemy uciąć nogi komuś, no, wiesz, bo mów wtedy... za siebie. No, ale wtedy nie mógłby jeździć samochodem, więc no... Ale to może samochód... Nie jest to do końca opłacalna opcja. Z gazem opcja. W kierownicy? Wyprzedzamy epokę w sumie. Ja pomyślałem nawet o innym gazie, słuchaj. Można było zamontować LPG w kierownicy też w sumie. No tak. Byłoby to też od razu balastem. Kierownica by tak nie latała na wybojach. Co prawda bardzo ciężko by było nią przekręcić, ale... Dokładnie.
Ale jak pokaż to jeszcze raz, jak pięknie to zrobiłeś, muszę cię pochwalić po prostu. Te niedocięcia są... Ale to o to chodzi właśnie. To jest takie... Kwintesencja. Doskonałe, tak. Ja to robię, wiesz, według swoich tych... przekonań tak. religijnych. Moja religia samochodowa mi tak mówi. Dokładnie. Właśnie, co odpowiedziesz, jak się zapyta ktoś, dlaczego ten samochód płacze? No już ci powiedziałem, że to kwintesencja całego narodu. Zarówno kierowcy, jak i podróży. Wszystkiego, o czym pomyślisz, co jest związane z samochodem. A jak pan Związek Radziecki zapyta, to już nie można tak odpowiedzieć. No to powiemy, że jest to płacz szczęścia. Bo przecież ust nie widać, tak? Więc możemy powiedzieć dwie różne wersje. No w sumie tak. Dawaj, robimy światła z tyłu. Po co komu światła z tyłu? Czy nie, jedno by wystarczyło. W sumie tak, ale tak, nie, mniejsze. Musi być takie bardzo, bardzo malutkie. No nie, no to już wykraczasz, ale to poczekaj, bo wykraczasz bardzo w przyszłość. Ktoś za bardzo Veyronem wali, no nie, to tak nie, znaczy Chironem, przepraszam. Jedno okrągłe z tyłu. I od razu z kierunkiem, który wskazuje żaden kierunek, więc dokładnie po środku. Ale bo to jest tak, że wiesz, nie bardzo też jak jedziesz. Nie bardzo wiesz, gdzie skręcasz, nie bardzo tak. Wiesz, gdzie jedziesz. I nie bardzo wiesz, gdzie kierownica i układ kierowniczy poniesie, więc w sumie jest to dobry plan. Masz rację. Ale zobacz, to będzie taka opcja, że tu i w środku będzie w świetle, będzie zamek do otwierania klapy. O kurde. Lepiej! O kurde. Będzie wlew paliwa w lampie. Ty! To jest kurwa coś. A da się to na ten? Powiedz, że da się to włożyć na lampę. Poczekaj, może da się takie dłuższe. Błagam, powiedz, że da się to. Ja pierdzielę. 25. Tylko nie, trochę musi... O nie, właśnie tak, że to wystaje tylko tak odrobinę. I że sama krawędź świeci. Tak. Człowieku, to jest po prostu najbardziej przyszłościowa rzecz, o jakiej można pomyśleć. Czyli to... Ale zobacz, to już są... Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery funkcje. No. Bo mamy tak, mamy światło stopu, mamy kierunkowskaz, który wskazuje dowolny kierunek, mamy otwieranie klapy bagażnika i mamy wlew paliwa. Mhm. I powiedz mi, nikt nigdy czegoś takiego nie wymyślił. No dokładnie. I zobacz, jeszcze to będzie w środku. Dodatkowo. Zamek dodatkowo. Zamek jeszcze. A nawet dwa. Nie, mi się podobały. Właśnie! Będą dwa i po bokach. Jeden będzie od wlewu, a drugi będzie od tego. Tak, i w ogóle bezpieczeństwo. Dwie klamki będą. No. Po co zamek? Klamki. Zamki masz jeszcze cztery dodać. Poczekaj, to jest takie ładne. To wcale nie będzie to... Patrz. Ale zobacz, to wcale nie jest uciążliwe, bo wcale nie, i dodajemy bezpieczeństwa. Tak, dokładnie. Trzeba otworzyć cztery zamki czteroma różnymi kluczami, które na pewno się nikomu nie zgubią. No. Jaką miałby się zgubić? Tak, i dzięki temu jest to tak bezpieczne, że nawet sam właściciel tego nie otworzy. Dokładnie. Zobacz, jak ładny. Jeden jest... Nawet nie wiesz, która klamka jest od tego. No właśnie. Właśnie, to... Poczekaj. Lepiej, zobacz. Nikt niepożądany nie jest w stanie ci otworzyć bagażnika. Muszą być dwie osoby, żeby otworzyć bagażnik. Właśnie, nawet sam nie otworzy, bo muszą dwie stać. Lepiej. Musisz kombinację w sześciu. Fajnie, że podoba mi się bardzo, że zrobiłeś lekko większy ten. To jest taki właśnie duch FSO też. To mi się bardzo podoba. Trochę mniejszy, tak. O, nie. To jeszcze nie równo. Dobra, idealnie. Z jednej strony będzie tylko tak. A, no! Ty, dokładnie. I jest po prostu, powiem ci, że jest perfekt. No, bo zobacz, teraz musisz odpowiednią kombinację i dokładnie. Tylko w fabryce nawet nie wiedzą, kto jest. Tak, i nie ma tak, że jest jeden klucz do tych. Nie, jest, nie. Każdy jest oddzielny i ma swój własny klucz. I wszystkie wyglądają tak samo. No. Znaczy, poza tym, że są delikatnie różne od siebie fabrycznie. Odbojniki, zderzak taki? Takie pionowe? No. Poczekaj, nie, to są takie... O. Taki jeszcze jeden z jednej strony. On chroni, wiesz, ten mechanizm otwierania bagażnika w razie czego. A z drugiej strony nie ma co chronić, więc można zostawić luzy. Nie, jeden z tyłu będzie gumowy. Okej. Zgadzam się. Gumowy, poczekaj. Tak. Bardziej wystający do tyłu. A z drugiej strony... Szampana. Gdzie wydech? Przesunię go. Z tamtej strony i weź na niej, zrób klamkę i do kolejny zamek. Żeby trzeba było to też otworzyć, żeby otworzyć paskę bagażnika. Nie da się. Przyspawane, kurwa, na siłę. Ale panie, no my to nie robimy japońskiego tam bozu soku, czy jak to się nazywa. Czekaj. O, dokładnie tak. Ja uważam, że jest super. No, jeszcze tak z końcówką chromowaną. To trzeba wykorzystać to miejsce, myślę. Oczywiście, że tak. Opa.
Tak, żeby była ładna, czytelna. Tak. Bardzo, bardzo czytelna. Jakieś dziwne to G wyszło. Jest sam raz, dokładnie. Ona jest odwrócona chyba. Bo żeby, że jak po parkingu jedziesz, to na wsteczny. Ale patrz, bo zobacz, jak ktoś będzie patrzył z lusterka na twoją tylną tablicę, co ma kompletny sens, to będzie wtedy widział prosto, czyli... Dokładnie. Ma to wszystko sens. Wiesz co, mnie czegoś brakuje tu z tyłu, to jest bagażnik taki dodatkowy. Bo wiesz, jak mamy tą skrzynię tam, to może się okazać, że on szybciej jeździ do tyłu, więc nie wiadomo, jak to ktoś będzie wykorzystywał, tak? Dokładnie. Trzeba pamiętać też, że jak będzie wiało wtedy w rurę wydechową, to będzie większa kompresja wtedy na wyjściu silnika i może to nawet dodać mocy wtedy. Mhm. To zawsze taka opcja, bo nie jesteś w stanie otworzyć teraz bagażnika. Do końca, tak. Tylko troszkę jesteś. tylko troszkę. Po co kupiłeś? Jak chcesz coś więcej rzucić, to rzucasz na bagażnik. Dokładnie tak. Tam się wozi tylko ważne rzeczy, bo też i dlatego... Warzywa na przykład? Tak, i też właśnie dlatego jest ten zamek tak skomplikowany. Musi on móc wozić rower. Dziecko na przykład. Tak jak w wózkach tych. Dziecko, tu wkładasz, tu nogi wystają. Tak, jest to możliwość zainstalowania też fotelika, którego w tamtym roku w ogóle nie było. To też jest przykładem myślenia przyszłościowego. Dokładnie. Czekaj, tu zrobimy dodatkowy... Kosz na śmieci, tak. Właśnie! Tak. Po co gdzieś iść? Ale no bo zobacz, teraz mamy na przykład pandemię, tak? A co, gdybyśmy w przyszłości też mieli pandemię? Może właśnie. Oni właśnie to przewidzieli. I zobacz, teraz jak przynosisz... Lepiej, to będzie jedno i obok będzie apteczka jeszcze. Teraz jak przynosisz zakupy, to wrzucasz siatkę z ziemniakami do środka, jesteś w stanie zdjąć i wyrzucić rękawiczki tam. No. Widziałeś takie rzeczy? No ale zobacz, jeszcze obok masz na rękawiczki. Dokładnie tak, nie na apteczkę, bo właściwie po co ci apteczka? To, takich rzeczy to nie były potrzebne nikomu. Gaśnica, apteczka to... Te samochody były niezawodne, one się nie psuły, nie paliły, tam się nic z nimi nie działo. Ale jak ktoś ci wejdzie pod koła? To wtedy metodą... Metodą z psychologii. Nie, metodą komunistyczną dzielimy się z nim swoim bólem. To tak. Znaczy jego bólem. Znaczy tak. Jakoś tak. Okay. Na pewno rozumiesz, co miałem na myśli. Nie ma czegoś takiego, że udzielamy mu jakiejś gaśnicy, bo jej po prostu nie mamy. Tak. Tak. O, właśnie. Dodatkowe wloty powietrza. O tak. Mi się to podoba. Ja bym jeszcze takie umieścił na dachu. Ty! Dokładnie tak. I jest to po prostu nawiew. Nie ma tam żadnego elektrycznego nawiewu. Nie, nie, nie. To się nie zepsuje. Tak, takie rzeczy są kosztowne i się psują. Dlatego nie możemy sobie pozwolić. To będzie tak dla pasażera i dla kierowcy oddzielnie. Mamy tutaj taki piękny nawiew, który nie ma opcji się zepsuć, a nawet nie ma opcji zamknięcia go. To jest najlepsze w tym wszystkim, bo nie może być takiej sytuacji, że ktoś się udusi w środku, albo wiemy, że na przykład ktoś zamknie dziecko, jak jest lato, jest gorąco. Takie samochody się grzeją. Nie może tak być, że jest zamknięte okno i że jest szczelnie. Nie, nie. Z tego, co widzę tak od góry, to może nam też trochę kropić deszcz, ale to dlatego tak umieścimy, o właśnie, po boku, żeby nie padało bezpośrednio na kierowcę, bo nie chcemy, żeby czuł się niekomfortowo. No bo zobacz, teraz oprócz tego, że masz wiewa w jedną stronę, to jeszcze jak jest zimno, jak jest gorąco, to jeszcze wywiewa. Aha, czyli jak cofamy, to też wieje. Ty w sumie? No. A tak, bo musimy mieć przewiew przez... Ty, ale zobacz, to wtedy... Cały samochód. Ale wtedy pełni dwie funkcje, bo zobacz, nie tylko wieje z drugiej strony, ale też i wywiewa z drugiej strony. No tak. Czyli mamy już wtedy pełny obieg, tak? Nie zamknięty. No. Mhm. Jeszcze obieg zamknięty by się przydał, no ale to już... No to wiesz, jak ktoś tam... Zostawimy to po lifcie. Jak ktoś sobie przyłoży karton na przykład tam, to już wtedy będzie zamknięty. O, zobacz, czekaj. Felgi w kształcie piłki nożnej? No. Tam jakieś euro było kiedyś, czy coś tam? Tak, to jest motyw właśnie, że było gdzieś tam kiedyś jakieś euro. Dokładnie. To jest to, no po prostu to już nie ma. Tak samo też dyrekcja zeszła z góry aż i powiedziała, że dokładnie to jest to. Cytuję ich, to jakieś euro kiedyś gdzieś było, trzeba zrobić takie felgi. Tak, i jak pamiętamy, nazwą samochodu jest to jest to, więc to jest... no po prostu to jest to, tak? No. Tak. Tak mówili właśnie. To jest to, Miłko. Ale ty, możemy zrobić taką edycję limitowaną. O kurwa. To jest to piłka w grze, która ma takie piękne felgi. No. Tak, nawiązujemy do tego. Do tych mistrzostw gdzieś tam kiedyś. Tak, gdzieś tam kiedyś. To będzie i tak aluminium, wiadomo. Mhm. Ale myślę, że tu murawa na samochodzie. Kurde, to jest, słuchaj, to jest po prostu, to jest genialny pomysł. To jest genialny pomysł. To jest właśnie edycja limitowana... Gdzieś tam, coś tam, piłka, coś tam. Tak, piłka w grze to jest to. O, dokładnie tak.
Myślę, że jeszcze powinien być jakiś napis Polska Gola czy coś takiego. Myślę, że to jest też doskonały pomysł. Widzę, że tutaj już nadajemy na tych samych falach. Tak. I prezes też prawdopodobnie jest bardzo zadowolony z tego. Myślę, że koło zapasowe to jest 2. I dokładnie w tym miejscu, bo to jest dokładnie dobre miejsce na to, żeby trzymać koło zapasowe. Dokładnie. A powiedz mi, nie da się tak... Lepiej na masce, jak w tych, jak w Dakarze, kurde, zobacz. Takie 2 jeszcze. Nie, myślę, że tam na boku by było najlepiej, bo pamiętaj, że idziemy takim schematem, że tam wszystko z tyłu jest przydatne. Czyli to wtedy idealnie się komponuje, tak? Przodu nie śmiecimy, nie? Z przodu jest ładnie, zgrabnie, a z tyłu jest wszystko to, co jest użyteczne. Czekaj, niech będzie widać, że drzwi będą na jednym zawiasie i niech będzie go widać. Myślę, że to też jest świetny pomysł, bo zobacz, jakie to jest ułatwienie, kiedy trzeba wymienić te drzwi. No. Nie ma już otwierania, tam kręcenia w środku jakimś brudnej wnęce, to po prostu odkręca z zewnątrz. Co prawda mógłby ktoś tego użyć, żeby się włamać do tego samochodu, po co? Ale nie, właśnie, bo zaraz tu masz... ale właśnie, to jest, Tomasz tutaj bardzo dobrą odpowiedź zastosował, ponieważ największym zabezpieczeniem jest brak chęci kradnięcia tego auta i po prostu nie ma się tu kto włamywać, bo po co? O tak, i to jest właśnie spoiler. Myślę, że 2 by się przydały wtedy. Tak, dawaj. Mamy tutaj kolejną podwójną funkcjonalność, bo mamy tutaj bańki, których możemy nalać sobie paliwo i wozić dodatkowo. Ale zacznij jeszcze lepiej też. A ja mam kolejny pomysł, słuchaj. Właśnie w tej chwili wpadłem na to, że to może być główny bak. Ty! I zobacz, i wtedy... Zdejmujesz zakład. Tak, i masz wtedy 2 baki, nie jeden, i możesz lać z której strony chcesz. No, ale jeszcze lepiej, bo zobacz, ktoś siedzi z tyłu i nawet na kark mu ten słońce nie świeci, bo ma... Dokładnie, i jeszcze spoiler, bo jedzie i jest to owiewane. Jest nawet dziura z przodu, która dodaje jakby taką koleinę powietrzną, że cię nie znosi na boki wtedy. Zrobimy światła w stylu stadionowym. Ale jak to zrobić? Okrągłe 3 światła pierdzielnie obok siebie. Nie, weź zrób tak, jak było poprzednio i po prostu w dół niech świecą. I zobacz, jest to bardzo dobry pomysł, bo wiadomo, światła mają oświetlać drogę, ale... Właśnie, no to będą oświetlały drogę. Tak, i mają nie razić kierowców z naprzeciwka, to też jest kolejne myślenie przyszłościowe. O, jeszcze brakuje takiego, wiesz... Tak, jedno takie dalekosiężne, tak, przeciwmgłowe. Specjalistyczne światło, które możemy powiedzieć, że też nadaje styl taki rajdowy. Mhm, tylko jedno. Naszemu autu, tak, jedno, no po co ci 2? No właśnie, no. Jeszcze się popsuje. Dokładnie, jak wymieniasz żarówkę, to jedną, po co 2 wymieniać? No, i zobacz, to jest kolejna myśl. Oświetlamy tylko połowę, ale tą ciemniejszą, więc w sumie... Lepiej, zobacz, będzie to oświetlanie felg, żeby ludzie mogli oglądać felgi, zobacz. A może tak do góry, jak taki monument oświetlony? Ale do dołu też w sumie, Czekaj, oświetlanie tych jeszcze. Progów. Mhm. O. Jest to świetny pomysł, tak. Eliminuje to właśnie ten odwieczny problem tej ciemności w nadkolu, tego właśnie nikt nie lubi. Że nigdy nie wiesz, czy ile bieżnika masz, dokładnie. Tak dalej, nocki. Bo my wiemy, jako Polacy bardzo lubimy dbać o to, ile już bieżnika zostało na oponie. Początek neonów, nie? Lata 60, każdy pamięta. Tak. Fast and Furious. Jak ktoś chce, to wiadomo, może sobie taki papierek różnego koloru wstawić w szybkę. Tak. I to wtedy już wiesz, już jest prestiż, to już nie jest tanio. Mhm. O. Właśnie, to jest ten problem, jakby właśnie nie odskoczyły drzwi, to dodatkowa klamka jeszcze. To jest też świetne myślenie. Poczekaj, o, lepiej. Tak, no bo jak to tak od góry łapać? Dokładnie tak. O! Zobacz. Znaczy, to może być problem z otwieraniem drzwi troszkę. Ja tam żadnego problemu nie widzę. Przecież to się uchyli na tyle, żeby dało się otworzyć. Bo wiesz, no zależy jak to patrzy, tak? No. Czekaj, to tak, o, żeby tak... Ktoś... Że jak ktoś szarpnie mocniej, to da radę. Tak. Okej. Okay. Bo to chce, jak to tak lekko szarpać, to ja nie wiem. No tak, no. Czyli ten samochód właściwie będzie się nazywał w zależności od dnia, tak? Kiedy ktoś zapisywał, to tak też myślę, że tu zostawimy, myślę, że jeśli chodzi o ten... Tak, to jest takie pole do popisu dla tego, kto akurat będzie ten samochód w salonie jakby rejestrował. Nie, to właśnie zostawimy tą opcję dealerom, żeby mogli sobie wybrać, jak chcą nazwać. I to już w zależności od tego, jaki to jest dealer, bo wiadomo, oni są w różnych miejscach, mają różne upodobania. Tak, czy na przykład narkotyków, czy samochodów. Fabryka nigdy o tym nie decydowała, to zawsze ludzie decydują, więc... Dokładnie. To oddajemy tą opcję dealerowi, tak? Bo to ma sens wtedy. Dokładnie. Myślę, że takie dekale będą bardzo ładne. Tak, no, bardzo mi się podoba ten zestaw kolorystyczny.
zdecydowanie. Zielony, żółty, niebieski. Tak, tak. Czerwonego jeszcze brakuje. Ale, myślę, ale to jakby... naprawimy, to nie będzie długo trwało. Ale zobacz, jeszcze dodam hak z przodu, jakby ktoś na przykład chciał ciągnąć, i jest hak z tyłu. Myślę, że jeszcze brakuje haku po boku. Dwóch. Myślę, że można z tego zrobić bardzo ładny tandem. Ty zobacz, nie, lepiej, bo będzie można dwa samochody ze sobą spiąć, można jechać, wiesz... Jednym szerszym, Jednym szerszym. Jest to dobra opcja na amerykańskie drogi, bo wiemy, że oni mają dużo szersze i samochody też mają szersze. Dokładnie. I może się okazać tak, że nasz samochód tutaj powstały będzie po prostu za chudy. No tak. Mogą nas nie puścić na tą autostradę, bo będą uważali, że to jest jakiś rower czy coś, nie wiadomo. Wtedy możemy złączyć dwa i one po prostu jadą, no jak Transformers, no. No tak.